Pełna hala sympatyków sportów walki. Wczoraj obaj mieli ciężkie półfinałowe pojedynki, dlatego żaden z nich podejrzewam, że nie jest bardziej zmęczony. Jeśli tylko nie mają kontuzji, to będzie to świetny pojedynek. Czarne spodenki, niebieski kask Wojciech Hoły, Giewondrapka, czerwony kask, białe spodenki z takim niebieskim lampasem i żółte ochraniacze. Teraz właśnie musi je poprawić Paweł Jędrzejczyk. Obaj akcje zaczynają bardzo mocno, to są mocne ciosy. No kategoria, 81 kg tutaj, jeden cios, jedno zagapienie decyduje się o wszystkim. Może zakończyć walkę przed czasem. Widać, że czują do siebie respekt obaj zawodnicy, bardzo mocne kopnięcia. Mimo ciężkich pojedynków i dosyć mocnej i ciężkiej kategorii, początek w bardzo, bardzo szybkim tempie, tak jakby to była kategoria przynajmniej 63,5 kg, bądź też jeszcze mniejsza. No obaj są świetnie przygotowani, mam nadzieję, że tej werwy starczy do trzeciej rundy i cały pojedynek będzie tak wyglądał. No, niczym wytrawni bokserzy w ringu. Mało tych kopnięć na razie. Na razie starają się wypracować, no i teraz jakby na przekór moim słowom, niemal jednoczesne kopnięcie, ale sporo walka prowadzona na dystans. Obydwaj zawodnicy, no myślę, że o bardzo, bardzo podobnych warunkach fizycznych. Tutaj trudno mówić o przewadze, o większym zasięgu ramion któregoś z zawodników. Nie, może tutaj będą się liczyć tylko ich umiejętności i oczywiście kondycja fizyczna, jeśli walka będzie przebiegać na całym dystansie trzech rund. Przed momentem bardzo ładne zachowanie Pawła Jędrzejczyka. Zadał kopnięcie troszeczkę w sposób nieprzygotowany, wyciągnął rękę. A teraz przeprosił ostrzeżenie. Rywale. No i teraz mamy pierwszy raz. Po komendzie stop, Wojtek kopnął Pawła. Jest dla niego ostrzeżenie. To jest taki odjęty mały punkt z rundy. Co przy bardzo wyrównanym pojedynku, taki jak mieliśmy do tej pory, może dla sędziów w ostatecznym rozrachunku mieć znaczenie. Oczywiście i podejrzewam, że właśnie przy tak wyrównanym pojedynku ten minus punkt miał znaczenie i tą rundę ja bym zapisał na konto Pawła. Oglądanego na Państwa ekranach, a my popatrzmy na ten bardzo, bardzo wyrównany pojedynek stojący na wysokim poziomie. Widać bardzo dobre przygotowanie czysto pięściarskie obydwu zawodników, ale sądzę, że w tej drugiej rundzie, kiedy już poznali swoje możliwości, walczą z dużym respektem, znają się doskonale, choćby z obozów kadry, ze zgrupowań, z Mistrzostw Polski i w tym momencie czują do siebie wzajemny szacunek, no ale panowie, tutaj stawką jest złoty medal Mistrzostw Polski, tutaj trzeba ruszyć do tego, aby przekonać do siebie sędziów, no i przede wszystkim wywalczyć przewagę nad rywalem. No jak widać, nie oszczędzają się. Myślę, że po tej pierwszej rundzie walka jeszcze nabierze animuszu i będzie jeszcze bardziej atrakcyjna, bardziej żywa. Zobaczymy, może któryś z nich postanowi przechylić szale na swoją stronę jakimś świetnym zagraniem i świetną kombinacją. Teraz od mocnych kopnięć, teraz próbował podcięcia, można nawet powiedzieć, Wojciech Hoły. Ale wytrącił go z tego Paweł kopnięciem frontalnym. No i nadal, tak, bardzo dobre kopnięcie, później lewy sierpowy Pawła. Ale w dalszym ciągu na dystans, natychmiast po zadaniu ciosu jeden bądź drugi z pięściarzy odskakuje, zajmuje pozycję, wysoko ręce, wysoko ta garda. Myślę, że nie chcą pójść na wymianę właśnie ze względu na to, że obaj znają swoje umiejętności i byłoby to w tym elemencie sztuki pięściarskiej chyba, myślę, i tej całej ich walki, taktyki walki, myślę, że to jest dosyć istotne. Kto wie, tak jak powiedziałeś, może oszczędzają siły na trzecią rundę tę tak jakby skrupulatnie i może z większą uwagą oglądanej przez sędziów, bo to wrażenie również ma tutaj istotne znaczenie przy wydawaniu werdyktów, jeśli chodzi o bardzo wyrównany przebieg pojedynku, a z takim właśnie mamy tutaj do czynienia. Ja myślę, że trener Ryszard Furdyna, trener pięściarzy Wrocławskiej Gwardii, jeśli nas teraz ogląda, to oczywiście pozdrawiamy serdecznie, ale miałby tutaj wiele ciepłych słów, jeśli chodzi o postawę czysto pięściarską. Zgadza spójrz, się, bardzo spójrz, dobrze Michał, boksują, fantastyczna kończą tylko pozycja, akcję nogami. Ale zobacz, wysoko garda,
lewy, prawy, taka klasyczna polska szkoła boksu. No bardzo przyjemnie ogląda się ten pojedynek. Proste techniki są najbardziej skuteczne. Myślę, że w tej chwili jeszcze nie chcą wchodzić do pół dystansu, bo jest to zbyt ryzykowne. Na razie jeden i drugi jest przekonany, podejrzewam, o swojej wyższości tutaj. A jak nie o wyższości, to o tym, że pojedynek jest bardzo zacięty i wyrównany. I myślę, że jeszcze nie chcą ryzykować. Natomiast jeżeli jeden z nich zdobędzie jakąś przewagę kilkoma akcjami, to myślę, że wtedy zacznie się porządna wymiana i myślę, że położy jeden z nich szale, przychyli szale na swoją korzyść. No do tej pory ja myślę, że zgodzę się z tym, co mówiłeś. Stawiam na remis i na nikogo tutaj z przewagą ani jednego, ani drugiego zawodnika, bowiem rzeczywiście równe umiejętności, bardzo wysoki poziom walki, wysoka klasa. Publiczność to również nagradza brawami. Zna się przecież na sportach walki. Nikt przypadkowy tutaj do hali w Siewoczycach nie przyszedł. Oglądamy najlepszych w Polsce przedstawicieli kickboxingu. To są przecież finały. No i popatrzmy jeszcze raz, jak starannie i zarówno Paweł Jędrzejczyk, jak i Wojciech Hoły przygotowują te akcje. Lewy, prawy i dopiero kopnięcie. Natychmiast odpowiedź rywala znajduje miejsce i po ciosie odskok. Zwróć uwagę, tak. Niemal równocześnie chcieli zadać kopnięcie. Walczą w tym samym timingu. To również dowodzi do wysokiej klasy. Potrafią zadać cios, odejść i stąd walka naprawdę na wysokim poziomie. No ale jak już mówiliśmy, dokładnie minuta 53 sekundy do końca tego pojedynku. Tutaj już powinno się tak, zacząć razem więcej Paweł bezpośrednio uderzył low kick. Wojtek nie zdążył go zablokować. Paweł Jędrzejczyk, przypomnijmy, czerwony kask, czerwone rękawice, niebieski kask, niebieskie rękawice, Wojciech Hoły. Bardzo dobra walka. No, gdyby któryś z tych ciosów doszedł do celu, to mielibyśmy już po walce, no ale tak się nie stało i czekamy na dalszą akcję. Teraz sędzia przerwał walkę. No i już powracamy do niej. Kwestia asystenta Wojciecha Hołego, który tak przeżywał tę walkę, że był blisko narożnika. Już wszystko jest w porządku. No, poczekajmy teraz na te ostatnie 60 sekund, bo wiem, tempo zabójcze, tak jakby dopiero rozpoczynali, a nie mieli za sobą ciężkie półfinały i eliminacje Mistrzostw Polski. I dwie rundy finałowe. I dwie rundy finałowe. No i niecała minuta, niespełna minuta do zakończenia tej walki. No jeśli się nie skończy przed czasem, to sędziowie będą mieli ciężki orzech do zgryzienia. Jeden i drugi wykazuje się jeszcze bardzo dobrą świeżością. Dynamiczne ciosy. I olbrzymia determinacja. Bardzo podobny styl. Bardzo uwagę. Podobny, zgadza się. I tu tym trudniej jest czymkolwiek zaskoczyć rywala. No, Pawła kopnięcia bez przygotowania akcji dochodzą jednak do celu. Myślę, że właśnie tym zaskakuje, że nie robi wcześniej. No, teraz próbował takiego Matrixa. Nie doszedł on jednak do celu. Ja myślę, że Paweł teraz przejmuje inicjatywę. Te jego ciosy dochodzą, on później odchodzi i nie pozwala, żeby Wojtek skontrował. No końcówka chyba jednak, tak jak mówisz, dla Pawła Jędrzejczyka, bowiem zadał kilka celnych kopnięć, które doszły celu. Jest zadowolony, ale zadowolony jest również Wojciech Hoły. Najmniej chyba zadowoleni są sędziowie. Bo zgadza ciężka się, praca. Nie dziwmy się. Natomiast pierwsza runda, ze względu na to ostrzeżenie, podejrzewam, że jest na konto Pawła. Trzecia również. Ta decydująca trzecia runda na konto Pawła i myślę, że on powinien wygrać tą walkę. Już widzimy najciekawsze fragmenty właśnie tego trzeciego starcia. Bardzo, bardzo wyrównanego, ale też nie waham się użyć na bardzo wysokim poziomie. Tutaj jestem pod wrażeniem umiejętności czysto pięściarskich. Teraz bardzo dobre wyczucie dystansu ze strony Wojtka Hołego, który odskoczył, nie pozwolił na zadanie tego ciosu, o którym mówiłeś, że gdyby doszedł, zakończyłby walkę przed czasem. No i proszę Państwa. No i czekamy na werdykt. A więc tak. Jednak jednogłośnie, miałeś rację, Paweł Jędrzejczyk, być może to pozoru niewinne ostrzeżenie w pierwszej rundzie, to jest ten minimalny plus na jego korzyść i wyraźnie lepsza końcówka trzeciej rundy. Był jakby świeższy. Te trzeba było zaznaczyć trzecią rundę oczywiście. Moim zdaniem lepiej zrobił to Paweł. No i
Moim zdaniem zasłużenie odbiera złoto.